trzymałem się bez przerwy polnych bezdroży. Musiałem jednak przebyć kawałek drogi szosą. W pewnej chwili zauważyłem wojskowy samochód. Krew mi odpłynęła z serca. Widziałem się już złapany przez Niemców. Relacja Wienera jest pierwszą relacją uciekiniera z obozu zagłady, Kunho. To nam mówi o tym, co się dzieje z człowiekiem, który jest bez własnej woli, uwikłany w zbrodnie faktycznie. Wszelkimi siłami pragnąłem dotrzeć do żywych Żydów, by im przekazać wieść o całej grozie Chełmna. W połowie 1941 roku, późnym latem bądź wczesną jesienią, zjawia się tutaj w Chełmnie, wówczas noszącym zgermanizowaną nazwę Kulmhof, Herbert Lange. Herbert Lange był oficerem odpowiedzialnym za utworzenie pierwszego na terenach okupowanej Wielkopolski, czy późniejszego kraju Warty, obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu. Herbert Lange ogląda to miejsce, wybiera je na centrum przyszłej operacji zagłady Żydów w kraju Wartym. Istniejący tutaj pałac zostaje wysprzątany. Jeszcze mieszkających w nim ludzi wypędzono. Teren dawnego majątku, czyli ten zespół dworski, został otoczony wysokim, na około 2 metrów, płotem drewnianym, przy czym wznoszącym go miejscowym Niemcy oznajmiali, że tutaj będzie taki punkt przeładunkowy, taki obóz przejściowy dla Żydów. Tutaj będą Żydzi przywiezieni i dalej będą gdzieś wywiezieni. Tyle wiedzieli na początku miejscowi. Sonderkommando zastosowało taką manipulację względem przyszłych ofiar. Mianowicie najpierw Judenraty w tych gettach lokalnych były informowane o nadchodzącym badaniu lekarskim. Należy sporządzić listę Żydów znajdujących się w getcie i przygotować odpowiednią opłatę do uniszczenia za te badania lekarskie. I po tych badaniach Niemcy zabierali pewną grupę mężczyzn. To między innymi dotknęło Szlame Wienera, który 6 stycznia wraz z grupą izbickich Żydów został tu przywieziony. Poniedziałek, to jest 1 stycznia 1942 roku, żandarmi w Izbicy wezwali członków Judenratu, żądając ludzi do pracy. Sporządzili listę z nazwiskami około 40 mężczyzn. Rozkazali stawić się we wtorek 6 o godzinie 7 rano z łopatami albo szpadlami i wziąć ze sobą chleba na dzień. Byłem wśród tych 40 mężczyzn. Przeliczono nas raz jeszcze i załadowano na ciężarówkę. Nasza ciężarówka zwracała powszechną uwagę. Polscy przechodnie zachowywali się rozmaicie. Młodzi niekiedy wyśmiewali się i drwili, natomiast starsi płakali. W piwnicach pałacu dawnego majątku w Chełmnie Żydzi byli zamknięci w celach więziennych. Choć był jeszcze jasny dzień, w piwnicy panowała ciemność. Od Volksdeutschów z obsługi otrzymaliśmy trochę słomy. Na noc dano nam do celi lampkę. O 8:30 wyprowadzono nas na podwórze. Jechaliśmy szosą w kierunku koła. Po przejechaniu około 7 kilometrów samochód nagle skręcił w lewo w głąb lasu. To był już utarty szlak, półkilometrowy. Na jego końcu SS-mani zatrzymali auto. Kazali zejść i ustawić się dwójkami. Dwaj cywile przynieśli szpadle i kilofy, rozdzielając po jednym każdemu z nas. Szlama Wiener wraz z grupą kilkunastu Żydów stali skierowani do pracy w Lesie Żuchowskim jako przymusowi grabarze do kopania masowych mogił. To właśnie on wspomina o tym, że pierwsze ofiary Kulmhof gazowano przy użyciu tlenku węgla, czyli tego agregatu, który umieszczony był w samochodzie komorze gazowej, ponieważ spalin zaczęli używać Niemcy dopiero po 2 miesiącach. Taka ciężarówka, komora gazowa jako pierwsza była użyta w tych zbrodniach na psychicznie chorych pacjentach, dokonywanych przez Sonderkommando Langego w ramach tej tak zwanej dzikiej eutanazji w kraju Warty.
I to była najmniejsza ciężarówka. Najprawdopodobniej, ponieważ tu są rozbieżności, istniały jeszcze trzy ciężarówki, jedna duża, dwie mniejsze. Samochód zatrzymał się w odległości około 5 metrów od grobu. Kierownik grupy strażniczej, SS-man wyższej rangi, był wyjątkowym sadystą. Rozkazał owym 8 ludziom otworzyć drzwi samochodu i od razu uderzyła silna i ostra woń gazu. W samochodzie zabijano łódzkich cyganów. Leżały tu ich rzeczy, harmonie, skrzypce, pierzyny, a nawet zegarki i złota biżuteria. Pierwsze ofiary Kulmhof to Żydzi z powiatu kolskiego i tureckiego. Natomiast na początku stycznia 1942 roku operacja wymordowania Żydów z miejscowych get na terenie tych powiatów została wstrzymana, ponieważ do Kulmhof trafił transport ponad 4300 Romów i Sinti, którzy zostali deportowani z terenu Burgenlandu, ze wschodniej Austrii, jesienią 1941 roku do tak zwanego Zigeunerlager, obozu cygańskiego na terenie getta w Łodzi. Ze względu na bardzo złe warunki, praktycznie pozbawieni byli jakichkolwiek środków higieny, bieżącej wody, środków do życia, ci ludzie umierali na tyfus. I aby nie rozprzestrzeniła się epidemia tyfusu na getto łódzkie, władze niemieckie zawiadujące gettem łódzkim i miastem Łodzią zdecydowały o zamordowaniu tych osób tutaj w Kulmhof. Około 11:00 zjawiło się pierwsze auto z żydowskimi ofiarami. Z ciężarówki wyrzucano zagazowanych jak śmieci na kupę, jeden na drugiego. Ciągnięto ich to za nogi, to za włosy. Na górze stało dwóch ludzi, którzy rzucali ciała na dół do grobu, a w dole stało dwóch innych, którzy układali je warstwami, twarzą ku ziemi. Jeżeli gdzieś był wolny skrawek miejsca, wpychano tam zwłoki dziecka. Około 5:00 skończyliśmy robotę. Owym 8, którzy zajmowali się zwłokami, kazano położyć się na trupach twarzami do dołu. Potem SS-man strzelił każdemu w głowę. Po nowym roku trafili tutaj Żydzi z Kłodawy, z Izbicy Kujawskiej, z Bugaju, z Babiaka, z Sąpolna, z tych miejscowości na terenie powiatu kolskiego. Jak przebiegała procedura, jest to dokładnie opisane właśnie w raporcie Szlamy Winera, znanym jako raport Szlamka bądź Jakuba Grojnowskiego, bo takim pseudonimem się posługiwał. I znamy dokładnie dzięki jego relacji tę procedurę, czyli transport przyjeżdżał, część ciężarówek oczekiwała na wjazd na teren tego zespołu dworskiego. Kilka ciężarówek wjeżdżało tutaj na taki jeszcze wewnętrzny dziedziniec, dodatkowo otoczony płotem. Gdy ich prowadzono do pałacu, obchodzono się z nimi bardzo uprzejmie. Stary Niemiec z długim cybuchem w ustach pomagał matkom zdejmować z samochodu ich pociechy. Niemowlęta sam brał na ręce, aby matkom lżej było schodzić. Pomagał starcom dojść do pałacu. Jednym słowem wzruszał nieszczęsnych swą łagodnością i uprzejmością. W całym tym przywitaniu, po tej mistyfikacji, Żydzi byli wprowadzani do pałacu, tam napalone piece. Stary Niemiec i oficer SS wygłosili przemówienia, zapewniając Żydów, że pojadą do getta w Litzmannstadt, będą tam pracować i staną się pożytecznymi ludźmi. Jednak przed wyjazdem muszą się poddać dezynsekcji. W tym celu wszyscy mają się rozebrać i pozostać w samej bieliźnie. Dawano ręcznik, mydło i kierowano do łaźni, która miała się rzekomo znajdować w piwnicy. I właśnie tam, w tej piwnicy,
jak relacjonuje nam Wiener, ofiary zaczęły się niepokoić o swój los, ponieważ jeżeli miałaby tam się znajdować łaźnia, to powinno być tam ciepło, powinna być para bądź inne oznaki tej, funkcjonowania tej łaźni. Natomiast było tam przeraźliwie zimno, były oblodzone ściany, posadzka. Niemiec łagodnie zapewniał, że dalej będzie cieplej. Dalej był już dość długi korytarz prowadzący na rampę. Podjeżdżał tam samochód gazowy. W tym momencie znikała cała łagodność. Z wściekłą brutalnością zapędzano ludzi do samochodu. Żydzi spostrzegli się, że zbliża się śmierć i rozpaczliwie wołali: Szma Izrael! Zdaliśmy sobie sprawę, że nikogo z najbliższych za naszego życia już nie zobaczymy. Ja też nie panowałem nad sobą. Nic mnie już nie obchodziło. Nie możemy do końca też ogarnąć, że kilkunastu SS-manów, około 100 policjantów wystarczyło do tego, kilka ciężarówek, komór gazowych, wystarczyło do tego, żeby zamordować około 200 tysięcy ofiar. W czwartek 15 stycznia pojechaliśmy znów bardzo wcześnie do roboty. Jechaliśmy autokarem. W pewnej chwili odezwał się do mnie Moniek Halter, że okienko auta łatwo się otwiera za pomocą korbki. Myśl o ucieczce nie dawała mi spokoju. Wszelkimi siłami pragnąłem dotrzeć do żywych Żydów, by im przekazać wieść o całej grozie hełmu. Abraham Roy jako pierwszy podjął heroiczną próbę uwieńczoną sukcesem ucieczki z tego miejsca. 16 stycznia wydostał się przez okno jednego z pomieszczeń w piwnicy pałacu, tutaj na terenie dawnego majątku, i uciekł. Niewiele wiemy na temat jego ucieczki. Nigdy oficjalnie nie złożył żadnej relacji. Natomiast już 3 dni później Szlama Wiener i Michał Podchlebnik podjęli również próbę. Otóż grabarze byli codziennie wożeni na teren Lasu Żuchowskiego ciężarówką i autobusem. W poniedziałek 19 stycznia 1942 roku ładowaliśmy się do autokaru. Ja wszystkich puściłem przodem, sam zaś wszedłem ostatni. Żandarmi siedzieli z przodu, za nami zaś tego dnia żandarmi nie jechali. Po mojej prawej stronie było okienko, które otwierało się w prosty sposób. Odkręciłem je. Do wozu wdarł się strumień powietrza. Poprosiłem szeptem kolegów, by ustawili się tak, aby strumień powietrza nie wionął na żandarmów. Szybko odkręciłem okienko, wystawiłem nogi, zsunąłem się niżej, uchwyciłem się dłonią skrzyni, a stopy oparłem na zawiasach drzwi. Powiedziałem kolegom, żeby natychmiast po moim wyskoczeniu zakręcili z powrotem okienko i runąłem w dół. Nie zwlekając, puściłem się co tchu w piersiach na przełaj przez pola i lasy, aż po godzinie dobrnąłem do polskiej chaty. Wszedłem z pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapytałem, jak daleko do Chełmna. Było tylko 3 kilometry. Dostałem duży kawał chleba, który wsunąłem do kieszeni. Gdy opuszczałem chatę, chłop mnie spytał, czy nie jestem przypadkiem Żydem. Zaprzeczyłem śmiało. Spytałem jednak, dlaczego mnie o to podejrzewa. Usłyszałem odpowiedź. W tym Chełmnie gazują Żydów i Cyganów. Pożegnałem go polskim zwyczajem i odszedłem. Zaczynają wtedy napływać do getta listy z kraju Warty. Niemcy zaczynają do tego Chełmna wywozić właśnie całe gminy. Całe społeczności. I ludzie piszą o tym do Warszawy. Mówią oni, uciekinierzy, Wiener i Podchlebnik, że wszystkich, oby to was nie spotkało, tam się zabija, truje gazem i grzebie po 50-60 w jednym dole. Sprowadza się wciąż nowe i nowe ofiary i to zagrożenie jeszcze nie minęło. Wszystkie te cytaty pochodzą z listów, które zachowały się
dzięki pracy współpracowników Emanuela Ringelbluma i które znajdują się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego. To była grupa może 50 osób, może 60, też nie wiemy dokładnie, ale oni o sobie nawzajem nie wiedzieli. Było kierownictwo, to było te, nie wiem, 8 osób, może 6, 8. No, ci wiedzieli o sobie nawzajem, ale poza tym pełna konspiracja. Wasser był zastępcą Ringelbluma w tej całej strukturze. Odegrał ogromną rolę, dlatego że on pracował w Centralnej Komisji Uchodźców, więc miał do czynienia z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli spoza Warszawy. Zbierał od nich relacje, spisywał te relacje. Już w tym czasie, jak Szlama się pojawia, to ludzie w Onekszaba mają pojęcie, że ludzie są wywożeni. Natomiast on opowiada, co się z nimi dzieje, jak są tam dowożeni. To jest taka relacja uczestnika, nie tylko świadka, ale uczestnika tych wszystkich wydarzeń. Ona była bardzo ważna, ona się znalazła potem w takim raporcie wysyłanym do Londynu, do rządu polskiego. I znalazła się w prasie konspiracyjnej. Była bardzo ważnym jest bardzo ważnym świadectwem, z całą pewnością. To, czego Szlamek dokonał, było dziełem heroicznym. To, że w tak krótkim czasie po tych dramatycznych przeżyciach on zdecydował się o tym opowiedzieć ku przestrodze i ku zachowaniu tej informacji, tak, żeby świat dowiedział się o tym. Możemy tu zacytować fragment notatnika ostatnich żydowskich więźniów Krumhof, którzy zginęli tutaj w tym budynku, w Spichlerzu. Prosimy rozgłosić to na cały świat i do każdej redakcji o tej zbrodni.